Dzień dobry Państwu. Nim przejdę do tematu dzisiejszego wykładu, który brzmi koagulacja i flokulacja, chciałem prosić o pewne uzupełnienie poprzedniego wykładu. A więc to, co powiem na początku, dotyczy poprzedniego wykładu, który był i jest, zresztą był każdy, ale tamten w szczególności ważny, i gdzie jednostka czasowa rzędu około 90 minut nie starczała, żeby to wszystko omówić. Zresztą zauważyliście Państwo, że pod koniec się już bardzo spieszyłem. Pamiętacie, że narysowałem 3 schematy połączeń, czyli współpracy mulników Dola, równoległy, szeregowy i taki, jaki być nie powinien, czyli zły. Napisałem źle. I teraz niejako kontynuując, czy kończąc poprzedni wykład, chcę Państwu powiedzieć, że w związku z powyższym, aby ogólnik dobrze pracował, no jeżeli narysuję tutaj połówkę takiego ogólnika, połówkę lub po prostu pasa wam, jeżeli jest prostopadły, to rozkład zagęszczeń na promieniu jest taki. Tak. Jeżeli to jest na przykład zagęszczenie nadania, to jest zagęszczenie przelewu. Czyli zwróćcie uwagę, że ten rozkład jest opadający, czyli zagęszczenie beta z promieniem maleje. I tu powinno mieć w przybliżeniu 0 gram na litr. I w przypadku przemysłowych obiegów wodno-mułowych, czyli w zakładach przemysłowych, to beta przelewu powinno mieć poniżej 1 grama na litr. I to jest nazywane w literaturze, także profesor Battaglia wiele lat temu wprowadził pojęcie tak zwanego zera przemysłowego. Oczywiście 1 gram na litr, 1 gram na litr w odniesieniu do gospodarki ściekami komunalnymi i oczyszczaniu ścieków komunalnych, czyli 1000 mg na litr, to jest grubo za dużo. I tam staramy się zejść praktycznie do zera. Są na to określone normy, które się zresztą często też zmieniają. Natomiast jeżeli byśmy chcieli popatrzeć więc na taki sam rozkład zagęszczeń fazy stałej w ciekłej, czyli operując wskaźnikiem beta n, to samo nadanie o mniej więcej na głębokości ono się będzie tak mniej więcej rozkładać. Czyli zagęszczenie będzie rosło z głębokości. No właściwie prawidłowo to powinienem, to mogę tak zejść, ale skończyć na dnie osadnika, a więc tu o, powiedzmy taką szkałę. Tu. Czyli ono rośnie. I to jest zagęszczenie beta wylewu. To jest nasze nadanie. To samo. Jeżeli chcemy porównywać. I teraz takie poświęcenie.
w przybliżeniu, żeby mieć jakieś odniesienie. Przypuśćmy, możemy otrzymać, jeżeli na przykład beta nadanie ma na przykład około 80 gramów nitrze, ale ciężar właściwej fazy stałej oscyluje ciężar właściwej fazy stałej, delta S, oscyluje w granicach 1,5 na przykład do 2 gram, jeżeli mówię o ciężarze, to duże G, na gram na centymetr sześcienny. Gram na centymetr sześcienny. Inaczej megagram na metr sześcienny, czyli tona na metr sześcienny. Nie wiem, czy pamiętacie, ale przy omawianiu wskaźników zwróciłem uwagę na interpretację tych wskaźników. Beta to jest gram na całą objętość mieszaniny. Tutaj bardziej adekwatne byłoby operowanie koncentracją phi. Omówiłem to, Vs do V, tylko tam trudniej czy dłużej się wykonuje oznaczenia, bo musimy wyznaczyć właśnie po drodze ciężar właściwy. Odsyłam Was do tego wykładu wskaźnika. I wówczas przy takich założeniach można mniej więcej to otrzymać, ale jeszcze przy jednym warunku. Prawie zawsze. Chyba, że mamy grubo zjawisko zawiesienie. A mianowicie takim warunku, że dodatkowo wprowadzi się dodatkowo, ja takim zygzakiem narysowałem, żeby pokazać, a mogę też z tej strony, takim zygzakiem koagulanty lub flokulanty, co będzie tematem dzisiejszego wykładu, koagulacja. Ale wówczas, kiedy zastosujemy wspomaganie koagulacją i flokulacją, to przecież to zagęszczenie na dnie takiego odmulnika wylewowego, mimo że jest mechaniczny, będzie tak duże, że blokada obrotu grawi, czyli opór stawiany przez osad, będzie rzeczywiście ogromny. I dlatego napiszmy pod spodem uwaga. Tak więc, przy tak dużych zagęszczeniach, jakie mogą być nad dnem osadnika wylewowego mechanicznego, na przykład odmulnika Dorra, opór osady jest tak duży, że mechanizm zatrzymujący obrót grawi i podnoszący grawię, czyli zgarniacz, nie wystarcza. I wówczas
po prostu do obracającej się kratownicy, tej oto kratownicy, no, z podestem, tak, z tym gankiem, nad odmulnikiem dołu, podwieszany na łańcuchach, niezależne, dosyć ciężkie, w nawiasie, ciężkie, bo muszą zanurzyć się w mule, zamknąć nawias, zgarniacze, zwane też czasem szczotkami, jak na poniższym schemacie. Jak na poniższym schemacie. Widzicie Państwo, że to jest szereg takich zgarniaczy. To są te nasze zgarniacze. Dopiszmy. Zgarniacze te nie mogą oczywiście uszkadzać dna ogólnika. I dlatego budowane są często z odpowiedniej gumy lub plastików, wówczas oczywiście dociążonych, a więc ogólnie z tworzyw. Wówczas to, gdy taki zgarniacz podwieszony na łańcuchach napotyka na zbyt duży opór, napotyka na zbyt duży opór. Po prostu jego łańcuch pochyla się, pisze. Jego łańcuch pochyla się. Tak? Pochyla się. I dzięki takiemu pochyleniu łatwiej jest wyrwać, a przynajmniej poluzować zakleszczony w mule zgarniacz.
zgarniacz. Naszkicowaliście, proszę to naszkicować. Bo łatwiej się zapomnieje. Otóż przeciwnie, jest oczywiste, że jeżeli zgarniacz jest tak zakleszczony w szlamie, że łańcuch nie potrafi go poluzować i wyszarpać, w cudzysłowie, wyszarpać, to po prostu łańcuch, no i teraz możesz mówić, głośno. Tak jest, to łańcuch się zerwie, jest lista obecności. To proszę zrobić, tu kolega musi przejść. Dobrze? No to łańcuch się zerwie. Ale taki zerwany, pojedynczy łańcuch, nawet dwa, no jak na schemacie, zamknąć nawias. Z jednego zgarniacza jeszcze nie wstrzymują pracy takiego na przykład odmulnika promieniowego typu Dora. Przecinek, gdyż reszta zgarniaczy w nawiasie, miejmy nadzieję zamknąć nawias, że nie wszystkie się naraz urwały. Jeszcze pracuje. Proste sprawy praktyczne. Tak więc można zaplanować remont. I usunięcie takiej awarii, zaplanować, a nie w trakcie ruchu zakładu. Tak, można zaplanować remont i usunięcie takiej awarii. Nowa myśl. Natomiast gdy, przykładowo, złamałyby się grabie, pewne. Przecinek, innym kolokiem. No i teraz zapisujemy to, co byście mnie nauczyli. No to D, kropeczki, wykrzyknik. Tak? No to D, to mam rację, no powiedzcie się zgadzać. Oczywiście, w nawiasie tym bardziej, gdzie nie ma w pobliżu zakładów karnych. Dopiszmy. W nawiasie tym bardziej, gdy nie ma w pobliżu zakładów karnych. Uśmiechacie się, zamknąć nawias. Ale to jest prawda. Bo słuchajcie, nikt nie trzyma załogi, która jest wysoce opłacana, narzuty ZUS-y i tak dalej, a to trzeba wygrzebać łopatami, żeby te wielkie grabie dźwignąć, już nie mówiąc o zamawianiu dźwigu, który jest dwa na województwo. Słuchajcie. A więc to są uwagi dla tych, którzy będą pracować w produkcji. Dobrze. I moi drodzy, teraz sobie odwrócimy kartkę i napiszemy temat dzisiejszego wykładu. Flokulacja, może odwrotnie. Koagulacja i flokulacja.
Ja chcę na początku wam powiedzieć oto taką rzecz, że flokulacja, koagulacja są to procesy fizykochemiczne, które będą albo już są omawiane na wykładzie chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków, które prowadzi prawdopodobnie pani doktor Świderska. Ale ja przyjmuję w wykładzie moim taką zasadę, że on musi być w miarę kompletny. To znaczy, gdy ktoś czyta i uczy się do tego wykładu, to musi wiedzieć wszystko, co jest związane z tym wykładem. Inżynieria procesowa u mnie, tu, w tym wykładzie, to procesy i urządzenia, w których te procesy zachodzą. I dlatego niezależnie od tego wykładu, ten wykład jest tu konieczny. Taka jest moja decyzja. Napiszmy sobie może tytułem wprowadzenia dalej. Otóż jeszcze nawet kilkadzieści lat temu niektórzy badacze, a także literatura, podawała, że są to procesy te same, co oczywiście nie jest prawdą, bo są to procesy różne. Aczkolwiek cel tych procesów jest ten sam. Gdyż chodzi o to, aby bardzo maleńkie cząstki, w nawiasie, ziarenka zanieczyszczeń w ścieku zawiesinowym, zamknąć nawias, połączyć większe skupiska po to, aby łatwiej takie skupiska w nawiasie szybciej zamknąć nawias. Opadały, myślnik, osadzały się grawitacyjnie w cieczy. U nas w cieczy. Osadzały się w cieczy. Właśnie w tym są pomocne w tworzeniu tych skupisk. Odczynniki chemiczne stosowane w koagulacji i w flokulacji. Teraz napiszemy sobie taki śródtytuł: koagulacja. I napiszmy: otóż prawie każda, w nawiasie, zdecydowana większość, zamknąć nawias, ziarenek spotykanych w naszej praktyce inżynierskiej
ma swoją powierzchnię jonową. Jonową. Czyli aktywną. Aktywną. Czyli hydrofilną. Hydrofilną. A jeżeli tak, to bardzo łatwo przyłącza do swej powierzchni cząstki wody. Cząstki wody, które są dipolem. Prawda? Które są dipolem. Cząstki wody. I dlatego wokół takiego ziarna, wokół takiego ziarna tworzy się cieniutka warstewka. Warstewka cieczy, zwana warstwą hydratacyjną, zwana warstwą hydratacyjną, która porusza się razem z ziarenkiem. Razem z ziarenkiem w cieczy. Razem z ziarenkiem w cieczy. To jest ziarno. To jest ziarno. Zatem proces koagulacji, to jest jak gdyby definicja już, czy koagulacja, polega na wprowadzeniu do roztworu koagulanta, którym jest elektrolit, nawiasie, związek nieorganiczny, zamknąć nawias, który powoduje zniszczenie tej warstewki hydratacyjnej. Zniszczenie tej warstewki hydratacyjnej. Dzięki czemu ziarenka mogą się do siebie tak bardzo zbliżyć, że zaczynają oddziaływać siły przyciągania tych mikroziarenek. Tych mikroziarenek.
siły van der Waals. Tak, van der Waals. Otóż, właśnie takie agregaty w nawiasie skupiska łatwiej, a więc szybciej opadają na dno zbiornika. Łatwiej, a więc szybciej opadają na dno zbiornika. Łatwiej, a więc szybciej opadają na dno zbiornika. A tym samym szybciej zwiększają zagęszczenie wylewu. Zagęszczenie wylewu. A równocześnie szybciej klarują przelew. Szybciej klarują przelew. Do takich powszechnie używany. Odczynników koagulacyjnych należy po prostu tak zwane mleczko wapienne, czyli wodorotlenek wapnia, który przygotowuje się w odpowiednim stężeniu, zależnie od rodzaju ścieku zawiesinowego i parametrów technologicznych tego ścieku. W nawiasie między innymi głównie jego zagęszczenie oraz pH, głównie, lecz nie tylko. Zagęszczenie oraz pH i inne, bo także wpływ ma temperatura, którą możemy badać, wpływ temperatury, ale w praktyce najczęściej mamy określoną przeciętną dla pół roku i mamy też to dopracowane i wiemy kiedy, ile tego wapna dozować. Napiszmy. Istotne jest to dla praktyki, że wodorotlenek wapna jest stosunkowo łatwo i powszechnie dostępny. I to, że relatywnie wobec innych odczynników jest po prostu najtańszy. Lecz jego wadą jest to, że musi być stosowany, nawiasie, o ile ma być skuteczny. W
stosunkowo dużych dawkach. W stosunkowo dużych dawkach. To jest w przedziale najczęściej od 0,5 do 2,5, czyli od 0,5 do 2,5 kilograma na metr sześcienny i to fazy stałe, stałe, zawiesiny. Przy czym najczęściej stosuje się go w przedziale, najczęściej stosuje się go w przedziale 1 do 1,5 kg na tonę fazy stałej. Tonę fazy stałej. Bo ma łapać fazę stałą. A więc na tonę fazy stałej w ścieku zawiesinowym. I to jest dużo. Napisz. Podkreślając, że wodorotlenek wapnia dominuje, jak cebula, która jest zawsze dosypywana do czegokolwiek i pobudza smak. Tak? To jest taka cebula w potrawie. Niezależnie od faktu, że wodorotlenek wapnia dominuje, to stosowane są jeszcze jako koagulanty, stosowane są jeszcze jako koagulanty sole glinu i żelaza. Sole glinu i żelaza. W nawiasie. Najczęściej siarczany. Siarczany. Na przykład siarczan glinu w nawiasie. Na przykład siarczany. Na przykład w nawiasie siarczan glinu lub chlorki, na przykład chlorki żelaza. I tym podobne. Zamknąć nawias, lecz zasadniczy skład już bardziej wysublimowany koagulant. Lecz zasadniczy skład bardziej wysublimowanych koagulantów nie jest znany, gdyż znane są tylko nazwy handlowe. Nie jest znany, gdyż znane są tylko nazwy handlowe. To przykładowo. Takim koagulantem, wprowadzanym w Polsce od kilkunastu lat, są odczynniki znane pod nazwą PIX, wszystko dużymi literami, bo to logo, taka ksywka, PIX lub PAX. W nawiasie. Produkowany w Polsce, w naszym zachodniopomorskim województwie pod Szczecinem. Zamknąć na nas. Wiadomo, że tam w składzie jest żelazo, chlorek żelazowy, ale są komponenty, dlatego szczerzone to jest tajemnicą. Dobrze. Z pewnym odstępem napiszemy na środku flokulacja. Flokulacja. I napisz. Otóż flokulacja polega na tworzeniu większych skupizn ziarn
tworzących ścieki zawiesinowe, nawiasie, mieszaniny, dzięki dodaniu do takich mieszanin, w nawiasie ścieków zawiesinowych, ja to podkreślam, żebyście się do tych słów tego treści przyzwyczaili, oczywiście. W nawiasie ścieków zawiesinowych, związków organicznych, łańcuchowych, aktywnych, a więc takich związków organicznych, łańcuchowych, aktywnych, a więc takich, które mają obok łańcuchu węglowodorowego, obok łańcuchu czy łańcucha węglowodorowego, taką tak zwaną główkę aktywną, ujemną lub dodatnią, w nawiasie najczęściej. Zamknąć nawias i wówczas to tak zwane miejsce aktywne w nawiasie ta główka w cudzysłowie przyłącza się do powierzchni ziarenka, tworząc sploty za pomocą tych warkoczyków. W nawiasie CH, CNHM, nie? C3, C2, 5. Tworząc sploty, to są te CN. To są te miejsca łańcuch węglowodorowy. I wówczas właśnie tworzą się te sploty. Narysujmy w takim razie. Tworzą się te sloty. A więc
tworzą się takie skupiska. Tworzą się takie oto skupiska. Oczywiście to wszystko odbywa się w cieczy. Odbywa się w cieczy. To wszystko odbywa się w cieczy. To wszystko odbywa się w cieczy. Proszę naszkicować. Te skupiska szybciej i łatwiej sedymentują. Otóż te skupiska szybciej i łatwiej sedymentują. Zapiszmy to pod spodem, żeby było jednoznaczne. Takie skupiska łatwiej i szybciej sedymentują. Dalej, takie skupiska są widoczne pod mikroskopem. Takie skupiska są widoczne pod mikroskopem. Jako tak zwane kłaczki. 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 I dlatego często ten proces w literaturze nazywany jest po prostu kłaczkowanie. Nowa myśl Nowalika. Z pewnym. Otóż odczynniki flokulacyjne, dawkowane do ścieku, tu flokulaty, dawkowane do ścieku, można podzielić ogólnie na dwie grupy. A. Flokulanty naturalne i B. Flokulanty syntetyczne. Ad. Flokulanty naturalne można podzielić na A1 polisacharydy i A2 żywice i kleje organiczne. A1 polisacharydy oraz żywice i kleje polisacharydy, żywice i kleje organiczne. A1. Polisacharydy to po prostu odczynniki skrobiowe, czyli mączne. A więc surowcem do ich wytwarzania jest
mąka. I to okazuje się, że stosunkowo najlepsza jest. I to okazuje się, że stosunkowo najlepsza jest mąka kartoflana, czyli ziemniaczana. Mąka z ziemniaczana, czyli tak zwana kartoflanka. Kropka. W Polsce produkuje się, przynajmniej produkowało przez lata, właśnie taki odczynnik. W Polsce produkuje się właśnie taki odczynnik bazujący na mące kartoflanej. Mące kartoflanej. Znany w literaturze pod nazwą handlową P26. Wytwarzany w Starogardzie Gdańskim. Proces wytwarzania tego odczynnika jest ogólnie znany. Proces wytwarzania tego odczynnika jest ogólnie znany. I polega on głównie na hydrolitycznym działaniu na błonkę skrobi. Na skrobi. Przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze wody. A czasem stosowane są też odczynniki typu na przykład wodorotlenek sodu. Oczywiście generalnie receptura jest też w jakiś sposób utajniona, ale nie do tego stopnia, żeby nie wiedzieć w przybliżeniu, w jakim kierunku idą działania, procedura otrzymywania tego na piśmie. Jest to, przynajmniej był przez lata, stosunkowo tani odczynnik, ale wadą jego jest to, że zużycie jego było stosunkowo też wysokie, porównawczo do innych, odczynników flokulacyjnych. Przykładowo jest to rząd kilkuset gram, na tonę części stałych w ścieku zawiesinowym. Stosuje się go oczywiście w środowisku zasadowym. Nawiasie wysokie pH. Zamknąć nawias. AA2. Naturalne żywice, tak zwane kleje,
są po prostu wydzielane przez drzewa. Trzeba je po prostu zebrać. Trzeba je po prostu zebrać. Zamknąć na nic. Stosuje się je w środowisku kwaśnym. A więc niskie pH. Zamknąć nawias. Mają one jednak wadę. Taką, że są bardzo kiepsko. Rozpuszczalne. I stąd długo trwa ich przygotowanie. W nawiasie. Praktyczne wykonanie roztworu w stosownie optymalnie dobranej temperaturze. Zamknąć nawias i chociaż są skuteczniejsze od czynników skrobiowych, czyli polisacharydów, są stosunkowo rzadko stosowane. Stosuje się je, czy dawkuje się je, będzie lepiej, przeciętnie przy stężeniach rzędu kilkudziesięciu, około. To jest ważne, bo to są duże przedziały. Ja tak podaję, żeby mieć rząd, pewne czucie. Kilkudziesięciu gram na tonę części stałych ścieku zawiesinowym. Zwróćcie uwagę, żeby na metr sześcienny, tylko na tonę części stałych, to znaczy, bo ma łapać części stałych, a nie wolić. Dobrze. W takim razie z pewnym odstępem napiszemy AB. Odczynniki syntetyczne są więc budowane w zakładach chemicznych, przez producenta, zamknąć nawias. Najczęściej z prostych bądź prostszych związków organicznych, i proces produkcyjny, jak i skład chemiczny odczynników syntetycznych i proces produkcyjny, jest strzeżony tajemnicą patentu, chociaż często do tego stopnia strzeżony, że producent decyduje się go nie patentować.
decyduje się go nie patentować. Nawiasie, gdyż stosowanie tych odczynników jest nie tylko bardzo skuteczne, nawiasie liczę, gdyż stosowanie tych odczynników jest nie tylko bardzo skuteczne, ale i też bardzo dochodowe. Zamknąć na nas. My ogólnie wiemy, że związkami bazowymi do ich wytwarzania, tych flokulantów syntetycznych, są między innymi polichlorek winylu, pokazuje nam chwilę, poliocetan winylu, estry, etery, polikrylowe i tak dalej, No. Zatem znamy je głównie i przede wszystkim. Z nazw handlowych. I jest tych nazw wiele. Między innymi polskie odczynniki. Gigamit. Gigdal. Produkowane w Instytucie Górnictwa Akademickiego oraz inne takie jak Sedigury, Magnafloki, Ekofany, Raestole, Rokrysole i tak dalej. Gigamidy, gigtary, sedipury, magnafloki, ekofany, praestole, rokrysole, można jeszcze dopisać PAA, rosyjski odczynnik. Rosja jest modna w tej chwili. Mam rację? No wiesz, jak wszyscy siedzą w polityce. PAA i tak dalej, Napiszmy. Oczywiście piszemy. Każdego z nich producent wytwarza kilka typów. I oprócz ogólnej nazwy są jeszcze dopisane liczby i numery. A dołączane są Także równocześnie z chwilą zakupu katalogi. I w tych katalogach podawane jest, przy jakim pH należy je stosować. I zalecane też jest w obszarze quasi-optymalnym.
stężenie flokulanta na tonę części stałych ścieku zawieśniowego, na tonę części stałych ścieku zawieśniowego, to jest pH, a także sugerowana jest temperatura wobec danego stężenia odczynnika. Wobec danego stężenia odczynnika. Nowa myśl. Otóż zwróćmy uwagę, że stężenie, tak jak się dawkowanie zamknięcia jest, tych odczynników flokulacyjnych syntetycznych jest rzędu, i teraz innym kolorem, jest rzędu i teraz innym kolorem, tylko od kilku do kilkunastu gram na tonę części stałych i trzy wykrzykniki. I dalej kolorkiem pisze. Zatem muszą one być jakie? Jakie? Drogie. To powiedział? Prusik tam był przy mnie. Drogie. Ja pobudzam was do myślenia. Drogie, oczywiście. Kilogram takiego odczynnika kosztuje więc od kilkunastu nawet do kilkudziestu dolarów. Bieżące koszty, tak zwane. Tak, na coś się musimy zdecydować. A więc są drogi. Dobrze. Nowa myśl, dobra, napiszmy. Pamiętajmy następnie, że odczynnik flokulacyjny wytwarza płaczki nie w sposób natychmiastowy. Błyskawiczny, nawiasie, jak na przykład reakcja chemiczna, Otóż, taki odczynnik trzeba najpierw przygotować w specjalnym mieszalniku, w określonym roztworze. Przy czym przygotowanie takiego flokulanta może trwać od kilku minut. Nawet do kilku godzin. Ale najczęściej. To jest rząd 20 do 30 minut. Około. I dopiero tak przygotowany flokulant może być dozowany na przykład do odmulnika typu Dora.
do odmiennika typu dolora. Nowa mieszkowa linia. Proszę narysować najpierw schemat. To jest oczywiście tu flokulę. To jest mieszalnik. Komu bielizę? Mieszalnik. Tablica się rusza. I dlatego jest tak trudno. Mieszalnik. Dlatego tak trudno rysować. Cały czas się rusza. Otóż napiszemy, ale najpierw naszkicujmy. Łatwiej zapamiętać. To jest nadanie ściepu. To jest M. Nadanie ściepu. Do ogólnika do. Piszę. Otóż ten flokulan podawać można albo do rurociągu nadającego ściek zawiesinowy na odmulnik, albo do rurociągu nadającego ściek zawiesinowy na odmulnik, albo czasami to zależy już od nas, od znajomości procesu, co lepiej. Także centralnie, na przykład na środek powierzchni odmulnika radialnego typu dolora. Odmulnika radialnego typu dolora. Po nadaniu od czynnika flokulacyjnych upłynie zazwyczaj troszkę czasu, trochę w cudzysłowie, nim się te flokuły, tak zwane kłaczki, pojawią. Myślnik, pan średni, kropka z przecinkiem. Jest to rząd około od kilku do najczęściej kilkunastu, a czasem i więcej sekund. Nawiasie, co łatwo zobaczyć, wykonując doświadczenie w ramach waszych laboratoriów lub w ramach waszych dyplomów. Co łatwo zauważyć w laboratorium. A więc jest to czas, gdzie flokulant się rozprasza, a potem odpowiednia główka pionowa szuka ziarenka. To można powiedzieć w przenośni, używając przenośni dydaktycznej, to jest tak, jak efekt zapłodnienia. To jest dokładnie to samo. Plemnik, jajeczka. I tak pamiętamy taki akt powstania kłaczków, które potem szybko sedymentują. Moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. I spotykamy się z
spotykamy się na następnym wykładzie, który będzie dotyczył hydrocyklonu.